Siemaneczko, ja jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj mój nowy nabytek. Mój nowy nabytek? Naprawdę zajebistych pieniądzach kupiony. Wspominałem, że szukam ciągnika. Miał być 175 koni. Przyszedł 250 koni. Za 195 tysięcy. 195 tysięcy, proszę państwa. Takie pieniądze za ten czolnik dobrałem. Jest to klas Axion 840. Tak, proszę państwa. To jest mój wymarzony ciągnik. Można powiedzieć. Na gospodarstwo. Który właśnie udało się dorwać naprawdę w zajebistych pieniądzach. Ciągnik z Francji, kupiony, bo nie mówię dokładnie skąd ten ciągnik będzie, ale udało się w końcu byka 250-konnego dorwać. 250 koni, myślę, że na razie ten ciągnik no, nie będzie miał zbytniej takiej roboty na tym moim gospodarstwie, ale dzisiaj żeby mi się nie nudziło, żeby mi się nie przykrzyło i tak dalej. Wziąłem go sobie do pasy. Wiem, komicznie to będzie wyglądać, żeby 250 koni byk chodził sobie w prasie. Ale tak to właśnie będzie. Taki właśnie to byczek. No wleciał, no. Kurna, konkretny sprzęt. Na pewno w okazyjnej cenie. Bo nie ma co się oszukiwać. Patrzyłem na Rixach, na stronach zagranicznych, wszystko to związane z transportem itp. itd. Naprawdę znalazła się ta perełka. Ona ma ten klas ogólnie 8700 godzin, więc ogólnie nie jest to jakiś tam mocno zajechany ciągnik, jak na pierwszy rzut oka. Jest to ciągnik z 2006 roku, więc naprawdę jest laleczka. Więc co, no to jaram się tym ciągnikiem, no ludzie, nie ma co tu się dziwić, jest to ciągnik, no naprawdę konkretny, więc dzisiaj można sobie go przetestować, na razie, na ten moment, tylko i wyłącznie w prasie, bo dopiero w późniejszym czasie on będzie miał co robić, bo będzie troszeczkę tutaj kachmyństwa, tak to powiem. Bo naprawdę tutaj będzie hakwinstwa pełno. Czekajcie, trzeba sobie tak pootwierać wrota. I to wszystko. Więc powiem tak szczerze, ja sobie to powystawiam. To trzeba. I widzimy się za chwilę. Dobra, ciągnik spięty jest pracą, więc możemy jechać. Na razie takie teoretycznie pierwsze testy tego ciągnika. Wiem, komicznie, bo komicznie to wygląda, ta prasa z, no, z tym klasem, ale słuchajcie, na razie jest to tylko po to kupiony, bo naprawdę myślę, że uda mi się dorwać do niego naprawdę fajne maszynki. Mam na oku już agregat 6-metrowy do niego w sam raz. Będę wymieniał bezorkowca na właśnie. Czekacie? Sekundę. Dobra. Będę wymieniał sobie bezorkowca na 4-metrowego, więc dlatego on będzie sobie trotał. Dlatego mówię, nie patrzcie się, co on w sumie teraz robi, bo to, mówię, jest wprowadzony i tak dalej. A że na razie mówię, sprzętu nie mam, bo dopiero sprzęt będzie też wprowadzony z Francji. Od jednego gościa właśnie. Więc tak na razie to co mam, to do niego zapinam. Tak to powiem. Naprawdę. Kociło mnie kupić John Deere 7080. To jest naprawdę typowo mój wymarzony ciągnik. Ale tak sobie stwierdziłem, że jeśli mam brać i kupywać ciągnik w przedziale właśnie mocowym takim, no mniejszym, tak? Jak 170-180 koni. Mówię, nie ma sensu. Moim zdaniem nie ma sensu. Lepiej już inwestować i kupić 250 koni. Ja patrzyłem tak naprawdę.
No, eliksach, na innych stronach te ciągniki nie są w sumie kuźwa drogie. Bo tak naprawdę można już dodawać jakieś 170 tysięcy taki ciągnik do 230. No, a tak mniej więcej pośrodkowałem. Wiadomo, troszeczkę niżej dałem niż wtedy się powinien dać. Ale naprawdę jest to ciągnik naprawdę fajny. Więc naprawdę myślę, że Wam się to spodoba. Mówię, nie patrzcie się na to, co na razie się ma założone, bo to mnie tylko jest w ramach pokazania, co on będzie mógł robić, a naprawdę będzie miał to robić mój na tym gospodarstwie. Bezrokowiec 4-metrowy. Do tego będzie miał prawdopodobnie jeszcze parę fajnych maszynek typu właśnie agregat uprawowy, wymianka talerzówki na 6 metrów. Więc tutaj jest na razie tylko typowo robota, robota w polu takim, wiecie, lżejszym sprzętem. A w późniejszym czasie zobaczycie, jeszcze przyjdzie parę fajnych maszyn. A ogólnie ktoś pewnie się będzie zastanawiał, skąd mam pieniądze, jeszcze pieniądze na koncie. Udało się wystawić i sprzedać, można powiedzieć, w ciągu 2 dni moje cały zestaw zielonkarski, który miałem poprzednio. Czyli kosiarki, przetrząsarkę i zgrabiarkę. Kosiarki udało mi się, o ile się nie mylę, sprzedać, znaczy ogólnie, całościowo udało mi się sprzedać je, całe te maszyny sprzedać za 52 tysiące. Bo do jednego gościu przyjechał, chyba handlarz, tam nie będę wnikał, przyjechał, zapłacił, on to w nosie, to handlarz, czy gospodarz, on to w kiju, na to się kolokwialnie mówi. Przyjechał, wypłacił pieniądze i poszło. Więc to jest dla mnie najważniejsze. Udało się to dorwać, dlatego miałem na tym dołożenie tego ciągnika. No i jeszcze sumarycznie udało się tutaj dorwać w późniejszym czasie maszynki, które też przyjdą tutaj tego gościa z Francji, właśnie agregat. Do tego przyjdzie jeszcze wspomniane talerzówka, bo talerzówka będzie wymieniana, wiadomo, talerzówka mam 4-metrową zawieszaną, teraz będzie 6-metrowa półzawieszana i wiadomo, jeszcze tam trzeba pochakmęcić, bo tą aktualną, którą talerzówkę muszę sprzedać, czyli jakieś tam 50 tysięcy powinien jeszcze dodawać, bo 55 tysięcy dawałem na nią. Nie, może i tak, więc trochę jeszcze tych pieniędzy będzie, no ogólnie cały sprzęt, który jeszcze dokupię do tego kubika, tak to powiem już, to będzie koszt 110 tysięcy. Więc adekwatny, nie jest jakieś to nowe ani stare, takie pośrednie, taki 2008 rok, jakieś tam te maszynki. No i jeszcze co będzie najważniejsze, ten ciągnik, ale to dopiero na jesieni, po ogólnych zarobkach, będzie miał głębosza, bo głębosz, który już mam upatrzony właśnie stamtąd, no jest, a może w zasadzie potrzebuje mieć moc 240 koni. To jest 250. Więc tak może być na minimalnym zapasie mocowym jest ten ciągnik, a naprawdę robi robotę. W sumie na razie to nie ma w czym robić roboty, no, tak się mówi. Więc tutaj na razie jest to, co dla mnie najważniejsze. To już mam, czyli ciągnik na placu, do niego maszyn, to nie ma problemu dokupić jak najbardziej. Czekajcie, ja sobie muszę ustawić jedną najważniejszą opcję. Tutaj nie to kontrola na trakcji. Gdzie to kutwa było? Zerkanie w bok. O to mi chodziło. No ale to nie jest ciągnik tak, tylko trzeba go sprawdzić, on będzie potrafił. Nie mam John D 7810, ale nie ukrywam, szczerze powiem jedną rzecz. Żaden z tych ciągników nie, czy tak to powiem, nie spełnia moich oczekiwań. Chcę John D 7810 tutaj na gospodarstwie, jak najbardziej, ale to prawdopodobnie on przyjdzie za case'a małego. Więc tutaj naprawdę na razie też trzeba, powiem tak szczerze, muszę się rozwijać do przodu, nie cofać z tymi ciągnikami,
Więc no chybił Tafi, mówię, tutaj ryzykujemy, kupujemy taki ciągnik, by on po prostu był już przyszłościowy. Mówię, maszyn do niego to będzie bez problemu do kupienia. Tak mi się po prostu zdaje. No bo mówię, najważniejsze już mam zaklepany agregat i talerzówkę. No i bez orkowca będę miał też do niego 4-metrowego, więc takie typowo ciężkie roboty już będzie w końcu robił taki sprzęt. A myślę, że te 4 metry to agregat, przepraszam, bez orkowca i pociągnie mi tutaj jeleń bardziej co. Może na mniejszą uprawkę, ale też pewnie jakoś tam tutaj dać na petardzie, a po prostu taki mam kupiony pod bez orkowca. To jest najważniejszy sprzęt, który ja będę miał na gospodarstwie. Nie wiem, czy to będzie nowe, czy używane, ale prawdopodobnie będzie to używany, jeśli tam się dogadam jeszcze z chłopakiem, z chłopem właśnie z tej fancji. No bo nie wiem, jakieś tam mam wrażenie z tej fancji, jakieś te sprzęty miały, to wygląda na Niemcy. Mogłem jechać, nie ukrywam. Miałem propozycję, żeby jechać na Niemcy, sprawdzić tam Niemczech. Ale patrzyłem, czy w tych Niemczech faktycznie jakieś takie fajne sprzęty są. Szczerze, no nie było, będą mi w ogłoszeniach, wiadomo, w ogłoszeniach nic to piszę, jak się by się chciało, więc mówię, ryzyk fizyk, jedziemy do Francji, niestety tego nie mogłem nagrać, bo tam nie było pozwolenia na nagrywania i tak dalej, więc mówię, dobra, nie będę tutaj się knocił, bo ja nie pojechałem po to, żeby nagrać, tylko po prostu kupić maszynę, która naprawdę na pierwszy rzut oka jest zajebista. Więc na razie zobaczymy. Na razie ciężkiej roboty nie ma, bo ci sprzętu do niego nie ma. No co, może jeszcze bez okowcem spróbuję tą trójką, czy metrówką jeszcze spróbować coś tam wychmienić. Ale raczej tutaj zdaje mi się, że nie będzie jakiegoś tutaj szału. Więc wiecie, no mnie troszeczkę ciągnik jest na przyszłość. Można powiedzieć. Jeszcze na pewno fajnie co będzie się komponował przyczepie samozbierającej. Ogólnie ktoś pewnie się zastanawia, miałem nie robić odcinka siana, ale że troszeczkę mnie przypyliło czasowo i nie mam możliwości nic innego nagrać, więc stwierdziłem, że już robimy to. My to siano właśnie zrobimy na odcinku. Wiem, ale mówię, ona patrząc pod case'a, zajebista pasa, pod klasa tego mniejszego już można powiedzieć, jest też zajebista, pod tego już, bądźcie Panie Boże. Ale no mówię, chcę sprawdzić, potestować, posprawdzać wszystkie opcje w tym klasie, więc niech tak to będzie sprawdzane, czy ten bajek będzie działał, bo tutaj też będzie fajnych rzeczy do niego dokupionych. Jeszcze chcę, ale nie wiem, czy jeszcze wam to warto powiedzieć, ale raczej już mogę powiedzieć w pewnym sensie, jeśli uda mi się gdzieś to kupić, jak nie nowe to używane, chcę kupić mulcze do niego duży, bo po prostu ten ciągnik ma się zwracać pierwsze, więc mulcze będzie kupywany dalbo, prawdopodobnie nówka, podejrzewam, takie 300 tysięcy trzeba dla niego wyłożyć, no ale wiecie, to trzeba, jak trzeba to trzeba po prostu wyłożyć, po prostu żeby to lepiej, ładniej to wyglądało. I co jeszcze? I bronę aktywną, 6-metrową, jeśli taką oczywiście gdzieś dorwę, taką typową do uprawki właśnie, więc może być ciekawie, zobaczycie, co on dostanie za sprzęty, o, widzę, że ten się nie załadował jeszcze, więc to może być ciekawie, to co on dostanie, to jest jeszcze naprawdę sam, jeszcze teoretycznie nie wiem, jeszcze możemy powiedzieć, że gdzieś na granicę, zobaczymy jakieś fajne sprzęty do niego, bo chciałbym na pewnym sensie to pokazać, jeśli taka będzie możliwość, no bo opuszczamy i to lecimy dalej. Ogólnie miałem pokazać to prędzej ten ciągnik na lawecie, że laweta przyjechała o 5 rano. Na 5 rano ja oganiałem sobie już bydło, żeby po prostu to było przygotowane. No wiecie, no na spontanie wszystko przygotowane i nie dało się tego nagrać, kamery nie było, nic nie było pod ręką, jak to powiem, więc no, trzeba było to coś poganiać, tak? Ale no, myślę, że wam się spodoba. Jeśli te ciągniki się sprawdzą, ten ciągnik się sprawdzi i ogólnie będzie fajny, ja ogólnie chcę iść jeszcze w klasa. Widziałbym jeszcze klasa 500, ewentualnie 400,
typowo takiego małego, zwinnego ciągniczka pod stura, mimo że ten tur aż tak już nie jest potrzebny mocno, gdyż jak wiadomo, mam ładowarkę, mam tutaj jeszcze drugi ciągnik stura, ale chciałbym jeszcze takiego małego, zwinnego ciągniczka mieć typowo do tura i myślę, że no, kolejnym ciągnikiem będzie właśnie to wspomniany klas. No bo nie wiem czemu klasy zdają mi się na bardziej takie zwinne ciągniki i tak dalej. No bo jednak ten promień skrętu mają naprawdę fajny, mimo wszystko. I tak właśnie będę jeszcze oscylował, żeby kupić jakąś 400. Mam 420, ewentualnie 510 klasa. Może się uda, że jeszcze w tym roku będzie wymianka. Ale czy to tak mi wyjdzie typowo, to nie wiem, bo nie ukrywam, chciałbym wymienić parę ciągników. Na pewno chciałbym Internationala już sprzedać, bo case'a, no chciałem tak sobie kminie właśnie, czy tego case'a 51, 30, 40, nie wiem, 40. Jak nie sprzedam, to zostaje do paszowozu typowo, a kupię drugi właśnie do roboty w polu, bo tutaj będziecie mieli naprawdę, to jest gospodarstwo, które ma przemiał ciągników, ile się uda. Tak to powiem, tak naprawdę. Bo tyle ciągników jest chyba na żadnej, tutaj na żadnym gospodarstwie chyba nie było. Ogólnie tak farming, chyba jeszcze w ogóle nie miałem takiego przemiału ciągników. A tutaj naprawdę jest, no konkret robota, tak? A jednak ciągników jest fajnych, dużo. Musiałbym tutaj mieć, pokupywać, więc tutaj trzeba korzystać z tego. Jest fajny plus tego, że właśnie wspomniałem, jest tutaj nawigacja, jest tu wszystko porobione, poganiane. Ja wszystko mam już, tak powiem, w tej cenie, którą właśnie kupiłem. Nic nie musiałem dokładać, nic nie musiałem dokupywać. Słuchajcie, na ostatnio mówię, patrzyłem na tego klasa Realu. Ile by kosztował? I mówię, ceny się naprawdę zajebiście wahają. To jest granica 50-60 tysięcy między jednym modelem. Właśnie. Bo 250 koni jak ten jest, to ja znalazłem, zamówię wspomniane chyba 170 tysięcy, przepraszam. A jeszcze mogę dorywać za 250 tysięcy 220 koni, więc tutaj to jest taka duża rozbieżność. No ale mówię, tutaj udało się i ja się bardzo cieszę, że ten klas wleciał. Liczyłem Fenda, liczyłem John Deere'a, nie ukrywam. Ktoś powie teraz, kurwa, chamie jeden. Oglądałeś odcinek u MST i kupiłeś tego klasa, to oni go albo będą kupować, albo co byli oglądać. Nie, ja już tego klasa widziałem dawno, ja już go chciałem mieć, a tym serii praktycznie jak miałem, nie wiem, koło ostatniego odcinka. Powiedziałem, że ten klas będzie na tym serii, tylko że jeszcze miał być troszeczkę później, ale tak sobie na kminie mówię, kiego grzyba masz się cobać, człowieku? Lepiej iść do przodu, na spokojnie dokup sobie maszyn. Bo teraz, gdyby nawet ja jeszcze w tym sezonie dokupuję do niego przyczepę 40 metrów sześciennych. To jest już bite, pewne i tak dalej. Dlatego jeszcze będę jechał pod kombajn w tym roku. Żeby po prostu jeszcze kombajn no, dopieścić jakiś pól na... Prawdopodobnie pojedziemy właśnie teraz być może w jedną machę, czyli klasa i będziemy się właśnie na to patrzeć. Liczę na jakiegoś klasa, nie ukrywam, może nawet Lexiona. Kupić już takiego konkretnego kombajnu, kupić taki konkretny kombajn, który na pewno będzie mi się zwracał, bo tych połaci mamy pełno. Więc to mi się jak najbardziej będzie zwracało. No trzeba kombinować. Nie ukrywam, jest koniec farminga. Nie wiadomo jak wyjdzie z tym farmingiem, czy ktoś będzie kontynuował, czy będzie ten... Bo ja z tym cichej nadziei, że ja to będę nagrywał dalej, ale będziecie dalej to oczywiście oglądać. Ale wiecie, dopóki mam jeszcze okazję to cisnąć, wiadomo, to jest ile? Żeby o nie zarogać? 6 dni do premiery, 25, wiadomo, jeszcze ten pierwszy miesiąc może jeszcze tak będzie, że ten 22 jeszcze będzie na stanie, tak to powiem, oglądalności, ale później nie wiadomo co to będzie z tym oglądalnością. Więc tutaj trzeba pocisnąć, bo chcę na pewno mieć jeszcze tą gospodę rozbudowaną. Jeszcze w przyszłym roku, tak nie w tym roku, dobierzemy kredytu na jakąś bańkę. Tak prawdę mówiąc, chociaż chcę zobaczyć.
Ile ja mogę wziąć maksymalnie kredytu? Mogę wziąć milion, bo jak widzicie, mam tego kredytu dość sporo mimo wszystko. Bo my dopiero wzięliśmy 200 koła teraz i wzięliśmy 50 tysięcy praktycznie tamtym miesiącu. Więc tutaj mamy ten deficyt finansowy, ale ta bańka koło tej bańki będę chciał wziąć, bo będę chciał postawić jeszcze jeden budynek, jedną oporę właśnie, by spełnić chociaż połowicznie to, co było w założeniu, czyli mieć 250 sztuk, a chciałem tak fizycznie, realnie tutaj mieć 500 sztuk krów mlecznych. Chciałem, no niestety pewnie nie wypali te 500 sztuk, ale 250 już jestem prawdopodobnie bliżej tego niż dalej, bo patrząc na moją ilość bydła, którą mamy, zdaje mi się nie tak źle. Czy mamy stówkę? Mamy stówkę, mamy 130, 130, 136, 140, 146, 155, kurwa, nie wiem się, 6, 10, 16, 25, 125, 155, plus byki 185 sztuk bydła. Więc realnie patrząc, musiałbym postawić jeszcze obiekt na 100 sztuk, by chociaż mieć zalążek tego, co tu bym chciał. Na razie to będzie naprawdę też dość fajna uborka, jeśli nie na 100 sztuk, bo też tak może być, że nie będzie na 100 sztuk oczywiście, ale jestem cichej nadziei, że uda mi się chociaż postawić na 80-70 sztuk bydła na ten moment. Jak nie, to na dwie ubory postawimy i będziemy mieć tutaj, powiedzmy, w jednej części jeszcze tutaj postawimy oborkę na jakieś 50 sztuk. A przepraszam, jeszcze będziemy się śmieli. Na jałówki się postawiłem małe, które dzisiaj prawdopodobnie się kupimy. Tak, jeszcze kupimy pewnie. Nie, i to kupimy. Czyli w kolejnym odcinku kupimy te jałóżki. A więc tu jeszcze będzie 50 sztuk jałóżek, czyli już będziemy mieli 200, 225, 235 sztuk. A więc jeszcze to musiałbym kupić 15, na 15 sztuk musiałbym postawić oborę i miałbym tę siatkę bydła. Fajnie to by wyglądało, ale co będzie realnie, czy to będzie tak miałem możliwie, to nie wiem. Bo na pewno tutaj bym musiał stawiać, to aktualną oborę stąd będzie burzona razem z tą chlewnią i na miejsce tej chlewni wraz z oborą, która tu będzie, będzie podobno jeden większy budynek postawiony i bardziej dopieszczony. Z tego względu, że chcę mieć to fajnie zbilansowane. Tutaj fajny jest budynek, tylko ciasny. Jest ciasny, tego TML trzeba jednak wyrzucić. Ten TML czy z faszowozu trzeba wyrzucić na zewnątrz. Dopiero wziąć taczki, widły, obubate, w zależności. Wziąć, załadować i to rozstać. Nie mogę sobie tak wziąć, jechać paszowozem jak do moich budynków. Mam pierwszym gospodarstwie, tak to mogę ująć. Tylko po prostu muszę tak to robić, znaczy inaczej, pracownik musi robić. Ale wiadomo, o co chodzi. Więc tutaj chcę jeszcze dopieścić to bardziej. No bo jak tu wezmę 130, te 30, 30 bodajże sztuk, no tak 30, to będę chciał właśnie jest po prostu przenieść w późniejszym czasie do innego budynku. To będę próbował, fundamenty zostaną. Starać będę się, żeby to zrobić na tych starych fundamentach. Taki fajny obiekt. Czy to wypali? Daj Boże, żeby to wypaliło. W okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w takim przedziale oczywiście, no bo nie będę, bo nie umiem modelować, to nie będę teraz tworzył, modelował i cudował i nie uczył się, nie Blendera, żeby po prostu modelować dany obiekt i po prostu go, nie wiem, przez rok budować. Nie. Muszę po prostu to zrobić przez ten okres zimowy, tak to powiem, co jest praktycznie mniej oglądalne, tak? Ten okres zimowy jednak nie jest oglądalny z tego względu, że po prostu jest przewijany, tak? A więc tutaj trzeba mieć też na to baczenie. Niestety, no czekajcie, no słuchajcie, no trzeba coś zaradzić. Trzeba dokminić, niestety. Nie miałem innej możliwości. Trzeba to jakoś przekombinować. Więc mówię, tutaj będzie wszystko bardzo, bo na pewno chlewnia i obora będzie skasowana. Nie wiem w sumie, czy też tej wiaty nie będę kasował wtedy i stawiał naprawdę fajny, dla mnie
fajny obiekt, jak nie to nawet dwa obiekty, i wtedy może zakupem bydła się tej bańce zamknę. Ale czy to będzie tak możliwe, to kuźwa ja nie wiem. No bo jeśli bym teraz bańkę miał wstawić, to na dwa lata musiał kiedyś wziąć. Kurwa. No śmiesznie to brzmi, 1 000 000 złotych na dwa lata. No tak, ale przy tych zdolnościach i tym mleku, które w późniejszym czasie będzie, myślę, zdaje się, że nawet bym wziął na rok czasu i bym był w stanie to spłacić. Przy tej ilości mlecznych krów, oczywiście, jeśli o to chodzi. Słuchajcie, no wiadomo, mógłbym teoretycznie zamiast tego ciągnika czy innych maszyn pokupywać, tam postawić już tą oborę i miałbym już git. Ale na razie nie chcę, znaczy inaczej, chcę, ale nie w tym momencie, w sensie nie teraz na początku wiosny, tylko między okresem zimowym to postawić, no bo co, no sianki i tak dalej, no to wiadomo, pustaki, czy tam hala łukowa będzie postawiona, to też jeszcze nie wiem, co będzie rozkminiane, ale na jeśli chyba chodzi o krowy mleczne, no to raczej bym preferował budynek już, w sensie, no, betonowym, nie betonowym, tylko no, z bloczków, tak to powiem, mieć to postawione i mieć tu fajnie wszystko ogarnięte. I właśnie tak to trzeba będzie przekminić. Czy to wypali? No daj Boże, jeśli nie, to mówię, dwa takie mniejsze obiekty po 50 sztuk postawię. A na 50 sztuk, po, no dobrze, 50 sztuk postawię i też spełnię się w pewnym sensie z tym. Ale jeszcze to trzeba dobrze przekminić, jak to ma wypalić. Bo chciałbym chociaż tą czwartkę mieć postawić zrobioną, wiadomo, to jeszcze będzie chwila czasu, bo no jest który? Będzie 6. Mówię, też 6 dni do premiery i tak dalej, no myślę, że chociaż chciałbym dobrze mieć tak naprawdę do marca tą serię, bo chciałbym z niej mieć 600, mówię, w zasadzie 600 odcinków, to bym chyba miałem bywa 2,5 roku, bo ale chodzi mi bardziej o to, że możesz też 300 odcinków i te serii mieć. Nie jesteśmy już daleko, bo praktycznie mamy już 250 odcinków, co też jest dla mnie aż dziwne, że tyle odcinków się udaje. No do marca jest ile? No jest grudzień, styczeń, luty, marzec. Czyli teoretycznie mamy 120 plus jakieś 20. No mam jakieś koszty 40 odcinków. Czyli teoretycznie mógłbym się zamknąć w okresie w granicach 380, nawet 400 odcinków. Jeśli by się udało się. Wiadomo, jest to mało prawdopodobne, chociaż no, choć to jest też jest realne, tak? Tylko kwestia, ile ja będę w stanie wykupić pól i jakie te pola będę miał. No bo to naprawdę raz trzeba będzie kupować takie pola, które będę mógł sobie jeszcze połączyć. Patrzcie, jak się fajnie tutaj uciczki ruszają. Cyk. To mi się najbardziej właśnie w tym czasie podobało. Nie wiem, to wszystkie fajnie ma problemy. I wiadomo, jeśli będę miał teraz postawione te obiekty, no obory, tam obory, w zależności jak tam pułap będę chciał, no to trochę będzie kosztowało, to jest po jedno, no bo tak mi się 5, chociaż te 5 tysięcy za sztukę płacić, w sensie po jedności, tak, czyli powiedzmy, jeśli miał 50 sztuk, to 250 sztuk samego pomieszczenia postawić, wiadomo. Jeśli miała typowo realnie grać, to nie wiem, pewnie kurwa z bańka to jest taka minimum. No ale wiadomo, to jest też... Możecie napisać mi. Bo ja chyba kiedyś tak ankietę zrobię. Czy brać naprawdę tak ceny realne, to do właśnie sztuk zakupu, postawienia danego obiektu i tak dalej. No bo krowy, czy byki, czy coś mam miarę fajnie, znaczy fajnie. Mam dobrze powiedziane, że fajnie i tak dalej. Ale staram się miarę to zbilansować, by tak 6 tysięcy za krowę dać. Za byki tak też 6, 7, żeby dostać tak w realu. A tutaj zobaczymy, jak to wypali. Jestem bardzo tego ciekaw. Sam? No bo jeszcze tak sobie nie kminiłem. Ja oboje, którą dostawiałem za 500 000 z krowami. Więc na 50 sztuk, no 5 razy 3 to mam 300. Dobrze? Nie miałem tyle na początku. Nie miałem 50 już na początku, ale mam mieszało to. Więc tak muszę przekminić sobie dobrze. Jak to dobrze zrobić, by
nie wydawać więcej, nie wiem, zaczelniki niż za same obiekty. Tak to powiem. Zwyczajnie dobrze ciekminić. No ale ogólnie, wracając do klasa, mam nadzieję, że wam się spodoba w tym moim gospodarstwie i nie będziecie pisać, że zgapiłem, bo ten klas miał być tu. I jeszcze będzie mówię jeleń 78-10, to jest na pewno, bo on też mi się zawsze podoba. I on będzie, tylko albo będzie to na koniec, bo ogólnie są jeszcze na pewno trzy ciągniki, które na pewno będą. I czy to będzie teoretycznie skopiowane od kogoś, to mnie nie interesuje. Bo wiem, że te ciągniki miały być. Ja zaczynałem to wszystko, więc mam to pi. Z tym wszystkim. A ktoś będzie się miał pretensje, że taki ciągnik został zakupiony na tą serię. Mówię, bo na pewno będzie 78-10 i jeszcze jeden klas będzie, to nie wiem, który właśnie, aż bardziej bym próbował chyba 40, 600, chyba dziesiątkę, czyli tam chyba 90 koni, albo 110 koni. W ogóle taki zajebiście malutki, zwinniutki ciągniczek, to mi bardzo pewno będzie siedział tutaj, albo ewentualnie 50, serii 500, o, tak to można powiedzieć, też mi się podoba. No tak, można powiedzieć, że takie kolokwialnie będzie tutaj stado klasów. Mimo wszystko, bo mamy drugiego klasa teraz na gospodarstwie, jeszcze będzie na pewno jeden. Będą trzy klasy na dwa case'y. Będą trzy case'y tak samo. Bo International też jak case. Przecież case International. Na trzy case'y i jednego John Deere'a. Więc jeszcze tak patrząc medycznie, przydałoby się jeszcze kupić John Deere'a, który też będzie wlecił, na pewno. Bo już na pewno mam też fajny model, podobny jak aktualnie, którego posiadam, tylko trochę mniejszy. To jest na pewno definitywnie będzie też kupiony. Więc mam tu pełno pomysłów, co gdzie kminić. Tylko aby czasu starczyło i żeby to się wszystko udało zrobić. A ja nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wszystko dostarczy, pamiętasz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się z innego odcinka. Na razie, cześć.